Kamil Kwiatkowski, witam i zapraszam na Sport Prosto ze stadionu Respect Energy w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Warta Poznań pokonała Widzew Łódź 2-1. Spotkanie rozpoczęli gospodarze w piorunujący sposób. Już w 10 minucie po dośrodkowaniu Bartkowskiego piłka spadła pod nogi Kajetana Szmyta. Ten oddał strzał, futbolówka odbiła się jeszcze od Andrejsa Cyganiksa i wpadła do siatki. Dwie minuty później Kajetan Szmyt skiksował, do piłki dobiegł Mateusz Kupczak i fantastycznym strzałem zewnętrzną częścią stopy pokonał Rafała Gikiewicza. W 24 minucie padł nieuznany gol Widzewa, ponieważ Jordi Sanchez uderzał ze spalonego. 20 minut później hiszpański napastnik Widzewa był niepilnowany w polu karnym i wykorzystał dośrodkowanie na główkę, zmniejszając prowadzenie Warty do jednej bramki. W drugiej połowie groźnych akcji było mniej. W 50 minucie wprowadzony w przerwie Filip Borowski popisał się indywidualną akcją. Na skrzydle minął rywala i podał do Zrelaka, ale ten nie trafił dobrze w piłkę. Widzew miał 60% posiadanie piłki, ale nie potrafił zagrozić bramce Jędrzeja Grobelnego. Fantastyczną okazję w doliczonym czasie miał Tomasz Przykril, który po kontrze wyszedł sam na sam z Rafałem Gikiewiczem. Jednak były bramkarz Unionu Berlin wygrał ten pojedynek z Czechem. Warta odniosła kolejne bardzo ważne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie i po 31 meczach ma 37 punktów. W następnej kolejce Zieloni zagrają na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Zmieniamy temat. W niedzielę w Poznaniu odbyła się kolejna edycja biegu Wings for Life. Ruszyli. Równo o 13 z placu centralnego MTP 8 tysięcy biegaczy wzięło udział w 11 edycji charytatywnego biegu Wings for Life. Celem jest wynalezienie metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. Tutaj akurat sama inicjatywa jest taka, że ci, którzy nie mogą biec, żeby kiedyś pobiegli, więc zbieramy na to pieniądze. Myślę, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko już tego. Już są pierwsze jakby efekty tych wszystkich badań, na które jest zbierane. No i cóż, dajemy z siebie wszystko. Ja myślę, że my jako Polacy w ogóle jesteśmy takim narodem, że lubimy pomagać i ta atmosfera, która tutaj jest w Poznaniu, jest tak mocna, że każdy, kto tu raz przyjeżdża, chce tu wracać. Pakiety startowe rozeszły się w kilka minut. Ci, którzy nie zdążyli się zapisać, mogli wystartować z dowolnego miejsca na świecie, korzystając z aplikacji mobilnej. Wszyscy biegną dla tych tak naprawdę, którzy nie mogą. To jest taka moc jakby w tym tak naprawdę zdaniu, więc bardzo się cieszę z tego, że mogę tutaj dzisiaj być właśnie ze wszystkimi. Rok temu też tutaj byłam, była naprawdę wspaniała atmosfera, więc nie mogłam sobie odmówić tego, żeby nie wrócić tutaj właśnie w tym roku. No cel jest bardzo szczytny. Bieg Wings for Life różni się od innych biegów, ponieważ nie ma linii mety. Uczestników goni natomiast samochód pościgowy prowadzony przez Adama Małysza. Były utytułowany skoczek narciarski wyruszył pół godziny po starcie z prędkością 14 km na godzinę. Z każdą godziną samochód przyspieszał. Lekka atletyka, przede wszystkim właśnie masowe biegi łączą tak naprawdę ludzi. Ja to dopiero zobaczyłam, jak tak naprawdę przyjechałam na pierwsze biegi masowe. Dopiero zobaczyłam, że tu jest tak naprawdę magia tego wszystkiego. Lekka atletyka na stadionie to nie to samo, co biegi masowe. Tak naprawdę cały tłum tutaj, zobaczymy za chwilkę cały tłum, on tak naprawdę niesie tutaj właśnie wszystkich. No i nie da się tutaj szybko nie biegać. Biegacze, z którymi mieliśmy przyjemność porozmawiać, przyznawali, że to już kolejny raz, kiedy biorą udział w tym wydarzeniu. Motywacja dobra, trochę pogoda dzisiaj słoneczna, ale to nie będzie przeszkadzać. Atmosfera będzie niosła pewnie jak najdalej. Mam nadzieję, że dobiegnę do 33 kilometra, ale zobaczymy, jakie warunki będą pogodowe. Szczególnie pogoda to duży ma wpływ na ten bieg. Organizacja tutaj w Poznaniu to jest naprawdę najlepszy bieg, w jakim zawsze startujemy. Niektórzy chcieli pobijać własne rekordy, dla innych sukcesem było samo wystartowanie. A jakie emocje towarzyszą biegaczom, kiedy dogania ich Adam Małysz? Raz się cieszą i mówią, że nareszcie, raz mówią, że czemu już, czemu tak wcześnie, więc jest skrajność bardzo duża, ale i tak jest super zabawa, wszyscy się cieszą i wszyscy są bardzo zadowoleni, że mogą brać udział w tym biegu. Zwycięzcą był Tomoya Watanabe, który przekroczył granicę 70 km, ustanawiając nowy rekord biegu. Najlepszy Polak Dariusz Nożyński zajął 8 miejsce. Z kolei zwyciężczynią wśród kobiet była Polka Dominika Stelmach, która dokonała tego po raz drugi w historii. Startująca w Poznaniu uczestniczka biegła z tempem poniżej 4 minut na kilometr, co dało 55 przebiegniętych kilometrów. W sobotę zakończył się 63. Poznański Kongres Brydżowy.
Od 1 do 4 maja na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbywał się 63. Kongres Brydżowy. Najważniejszy turniej, jaki był rozgrywany, stanowiły otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Par. Kolejny rok dzięki Piotrkowi Cieślińskiemu, naszemu dyrektorowi kongresu, który się tym wszystkim zajmuje. No jesteśmy postrzegani jako impreza brydżowa w Polsce wręcz perfekcyjna, zarówno jeśli chodzi o organizację, jak i o warunki gry. I całokształt, atmosferę, która panuje w Poznaniu, zawsze gościnna i przyjazna, więc jak widać po sali, po frekwencji, zawodnicy bardzo chętnie tu przyjeżdżają. Wystartować może każdy, a to oznacza, że ktoś, kto robi pierwsze kroki w brydżu, czyli no, opanował podstawy, ale już wciągnął się w brydża sportowego, mógł tutaj przyjść 1 maja i zagrać w otwartych eliminacjach, które były absolutnie nielimitowane, tyle par, ile by przyszło, tyle by zagrało i była możliwość zagrania na przykład przeciwko mistrzowi olimpijskiemu, czy mistrzowi świata w tych rozgrywkach. W innych sportach jest to niemożliwe. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy, nie wiem, strzelali karnego Wojciechowi Strzęsnemu albo zagrali Gema z Igą Świątek. I to na poważnie, bo to normalna rywalizacja. Tutaj nie ma odpuszczania. Tu nie jest tak, że ten mistrz olimpijski potraktuje to jako lekcję, tylko będzie starał się wygrać. I co ciekawe, w brydżu jest to tak wszystko fajnie powymyślane, że na krótkim dystansie jednego czy dwóch rozdań można nawet takiego mistrza świata pokonać. Kwalifikacje odbyły się 1 maja, dzień później rozgrywano półfinał, uzupełniony o zaproszone na turniej pary z Łotwy, Litwy, Niemiec czy Ukrainy oraz pary, które otrzymały nominacje w wojewódzkich związkach. I z tych 100 par już tutaj żartów nie było. 28 najlepszych zakwalifikowało się do rozgrywanych w piątek finałów. To już jest gra bardzo poważna, gra na tak zwanych zasłonach, czyli nie widzimy partnera, jesteśmy od niego odgrodzeni. Licytuje się wyłącznie za pomocą specjalnych karteczek, wszyscy mają karty konwencyjne. To już jest taki sport na najwyższym poziomie. Sport wyczynowy na najwyższym poziomie i tak naprawdę do tej grupy 28 par prześlizgnęła się jedna para, powiedzmy, czarnych koni. I co ciekawe, członkiem tej pary jest prezes Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego, pan Przemysław Maliszewski. Współorganizator kongresu przyznał, co dla niego jest najważniejsze w brydżu sportowym. Cel jest zawsze jeden. Ta gra musi sprawiać przyjemność. Ten cel się nie zmienia. Jak sprawia przyjemność, to te sukcesy sportowe gdzieś tam prędzej czy później w jakiś sposób się pojawiają. Ale tak jak mówię, no jest grupa przyjaciół, którą tam tworzymy sobie drużyny, gramy w rozgrywkach ligowych, gramy w kongresach. Poznań jest takim miejscem, gdzie warto, gdzie ten brydż się rozwija, gdzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie działamy i myślę, że to jest to, o co chodzi tak naprawdę w każdym sporcie, w każdym hobby. Ostatecznie Przemysław Maliszewski oraz Robert Włodkowski zajęli 10. miejsce, natomiast mistrzostwo obronili Justyna Żmuda oraz Michał Klukowski, którzy są określani jako najlepsze na świecie brydżowe małżeństwo. Oprócz Mistrzostw Polski w trakcie majówki odbyły się również turnieje towarzyszące, a kongres zakończył się sobotnim Grand Prix Polski Par. To wszystko w tym serwisie. Kamil Kwiatkowski, dziękuję i do zobaczenia.